scen, które widzieliśmy w północnej Syrii, czy gdzie grasuje państwo islamskie. Tak samo te sceny właśnie z masowego bezczeszczenia na przykład cerkwi w Kosowie przez Albańczyków. Kosowo, klasyczny przykład właśnie, jak ekspansja islamu w nowej fazie się odbywa. Kosowo, to jest tak jakby okolice Gniezna i Poznania. Kolebka państwowości polskiej, a Kosowo to jest kolebka państwowości serbskiej. Tylko że muzułmanie tam napływali, migracja, naturalne procesy demograficzne i nagle w pewnym momencie stworzono tak zwaną masę krytyczną, już nie do odwrócenia. I potem poleciało. I o tym mało się słyszy, o faktycznym prześladowaniu chrześcijan. Te filmy są oczywiście w internecie, można zobaczyć niedawno zresztą w telewizji, notabene. To było takie porażające w sumie, wiem, że to jest oklepane słowo, ale w tym przypadku adekwatne. Porażające zestawienie burzenia na przykład kościołów we Francji czy w Holandii z powodu tego, że już nie ma wiernych i burzenia świątyń chrześcijańskich w państwie, w Kosowie i w Serbii przez Albańczyków, prawda? Czy w Bośni. Wszystko w Europie się dzieje. I to są rzeczywiście niby dwie różne rzeczy, ale właściwie o to samo chodzi. Ta cywilizacja chrześcijańska, albo to, co z niej jeszcze zostaje, jest tak atakowana z tych dwóch stron. W jakim sensie to się, to jest ten wspólny mianownik, że to, można powiedzieć, wspólnym przeciwnikiem, wrogiem dla jednych i dla drugich, dla islamistów i dla tak zwanego liberalnego mainstreamu, to jest właśnie ta cywilizacja chrześcijańska, bo jeszcze to, co z niej jeszcze zostało. Aczkolwiek przedstawiciele właśnie tego drugiego środowiska, czyli liberalnego mainstreamu, no to ewidentnie podcinają gałąź, na której siedzą, bo jak dalej pójdą w kierunku multikulturowości, wielokulturowości, no to dojdzie do tego, że będzie takie społeczeństwo, czyli społeczeństwo szariatu, gdzie tak zwane związki jednopłciowe są karane, tak jak państwo islamskie pokazywało, jak zrzucało tych ludzi z wież tam, albo kamieniowało, gdzie nie będzie mowy o tak zwanej wolnej miłości i tak dalej. To, co jest drogie dla tych przedstawicieli właśnie świata liberalnego, który niestety, i to jest też dowód na to właśnie, na tą prawdę, że odejście od wiary skutkuje odejściem od rozumu, a nawet od instynktu samozachowawczego. W tym zacietrzewieniu nawet oni zapominają o swoich strategicznych interesach. Że, i to jest też, proszę Państwa, taka zmiana, która następuje, bo wcześniej na przykład też była wrogość, to jak już mówiłem w tym skrótowym przeglądzie między muzułmanami a światem chrześcijańskim, tylko wtedy był jeszcze respekt. O Janie Sobieskim oni mówili jednak Lew Lechistanu. Nieraz im skórę złoił porządnie w różnych bitwach, tak mniej więcej od bitwy pod Hajcami w 1669, potem wyprawa na Czambuły w 1672, Chocin 73, Żurawno 76, no i Wiedeń 83, Tarkany, kolejne kampanie w Mołdawii. Lew Lechistanu. A teraz nie jest strach czy obawa, tylko jest pogarda. Raczej się gardzi, prawda? Że to są, no to jest to jak, no nie tylko giałże, ale zepsuci giałże. Już nawet pozbawieni tego ducha wojowniczego, który mieli, prawda? Gdzie jest jedyną reakcją jest płacze i kolejne marsze protestacyjne, marsze milczenia, które mają przestraszyć kogoś. Uzupełniając to, co Pan profesor powiedział na temat usuwania symboli krzyży, to w ostatnich tygodniach było też głośne w internecie, na Twitterze można było zobaczyć zdjęcia herbu Realu Madryt, gdzie do tej pory w koronie królewskiego klubu z Madrytu był krzyż, teraz już usunięty jest. Pytanie moje. W Stanach mamy obecnie Zjednoczonych, mamy obecnie zmianę prezydenta, który swoją politykę już dosyć zdecydowanie inaczej rozpoczyna niż poprzednik, który według mojej wiedzy może jest błędna. Poprzednik był muzułmaninem. Czego należy oczekiwać i czego możemy się spodziewać po polityce
prezydenta Trumpa w stosunku do tej tematyki, o której dzisiaj rozmawiamy? Czy w stosunku do polityki Arabii Saudyjskiej, do Bliskiego Wschodu, tam gdzie Stany jeszcze mają jakiś wpływ, prawda? Czy może coś oczekiwać, jakieś zmiany, czy raczej to raczej będzie pogłębiało się, co pan profesor dzisiaj tłumaczył? Proszę Państwa, książę poetów Zbigniew Herbert, jeden ze swoich najpiękniejszych wierszy, a na pewno jeden z najsłynniejszych, pod tytułem Kwestia smaku, powiedział, napisał, że w gruncie rzeczy nie trzeba było wiele. Włókna sumienia, włókna rozumu i chrząstki sumienia, żeby się przeciwstawić komunie. Teraz, to, jak ulał mi to pasuje do tej sytuacji obecnej z prezydentem Trumpem. Człowiek właściwie posługuje się zdrowym rozsądkiem. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze przed objęciem urzędu przez niego, już hejt się rozpoczął jeszcze przed zaprzysiężeniem, jak wiadomo, okazał się nie tylko kobieciarzem, ciemne interesy robił, ruskim agentem i tak dalej. Najlepsze, że świadectwo moralności mu opytali się o jego moralne prowadzenie Clintonowie, pan Clinton. Koneser kubańskich cygar. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeszcze przed zaprzysiężeniem była taka sytuacja, zmarł Fidel Castro. I kondolencje przesyłane przez przywódców tak zwanego wolnego świata zachodniego, które były zwykłymi laurkami. Wszystkich przebił premier Kanady, tam Justin Trudeau, który pisał o zmarłym Fidelu Castro, który zawsze był wyczulony na potrzeby społeczne i tak dalej, i tak dalej. A prezydent elect Donald, jako jedyny prezydent elect Donald John Trump na Twitterze napisał tak. Zmarł wieloletni brutalny dyktator, który gnębił, który tłamsił wieloletnie wolnościowe dążenia swojego narodu. Koniec, kropka. Nie trzeba wiele. Parę włókien rozumu i chrząstek sumienia, jak mówił Herbert. Czyli zdrowy rozsądek. No facet, tak jak w tej bajce Andersena o nowe szaty cesarza, prawda? To dzieci stwierdziły, ale zaraz, to jest goły. Tak samo on. Wśród tego bla, 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 który Obama, Trudeau, Juncker i inni pisali o tym, że właśnie to społeczne zaangażowanie zmarłego przywódcy kubańskiego, on jako jedyny napisał prawdę. I właściwie, jak popatrzymy na te fale różnych tych dekretów, executive orders, które płyną z Waszyngtonu, czy płynęły w ostatnich dniach, no to właściwie zdrowy rozsądek, prawda? Jeżeli Ameryka ma być wielką, no to muszą być Amerykanie, prawda? A więc stop z finansowaniem koncernów aborcyjnych. Co zresztą obiecał i zrobił. Teraz szykuje się kolejna inicjatywa już ustawodawcza kongresu, które zawsze by były wetowane przez Obamę, więc teraz przy tym prezydencie już zapowiedział, że ją podpisze. No i kwestia tych imigracji. No, po prostu facet stwierdził, że no, wyciąga wnioski z tego, co widzi. Prawda, że król jest nagi, czy po prostu, że ta imigracja muzułmańska oznacza zwiększenie ryzyka zagrożenia dla zwykłych obywateli. To, co pisała, to, co pisały służby niemieckie specjalne w cytowanym raporcie z października 2015 roku. Tylko, że cała różnica jest taka, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest anonimowym źródłem prasowym, tylko ma imię, nazwisko i urzęduje. I wykonuje swoje obowiązki. Cóż, no, można powiedzieć, że sądząc po reakcji, trafia we właściwe miejsca. Chociaż signum temporis jest takie, że nadzieję na poprawę pokładamy w człowieku, który no, patrząc na jego życie osobiste, jakby z takiej czy innej życzliwości wobec niego, no, nazwijmy to, jest mocno skomplikowane. No ale cóż, żyjemy w takich czasach. Ja uważam, że tak, jeżeli ktoś oskarża Trumpa o to, że jest oportunistą, dobrze, niech jest oportunistą, ale przynajmniej w dobrej sprawie, bo po naszej stronie widzieliśmy wielu katolików otwartych na wszystko, którzy byli oportunistami we wszystkich sprawach, tylko nie tych właściwych. Chciałam poruszyć taką kwestię, którą nie do końca rozumiem obecnie w Berlinie.
jest budowany centrum trzech religii, chrześcijańskiej, żydowskiej, muzułmańskiej, na terenie, w centrum Starego Berlina, na byłym terenie kościoła, jednego z najstarszych kościołów świętego Piotra w Berlinie. Jest to ukazane w internecie, bardzo tak optymistycznie, pokojowo, bardzo eleganckie pomieszczenia z biblioteką, gdzie będą się znajdować pewne rodzaje archiwa, multimedialne przekazy tych trzech religii. Dla mnie brzmi to trochę niepokojąco, ponieważ jako wyznaczka, wyznawczyni chrześcijańskiego kościoła katolickiego, nie wiem, jak się do tego ustosunkować. Ja nie mam żadnych problemów, żeby respektować inne religie, jednak połączenie ich w jednym budynku zakłóca mojemu sposobowi myślenia czy rozumowania. Chciałam się ustosunkować, zapytać się, jakie pan profesor ma na ten temat zdanie. Podobne jak i pani. najkrócej odpowiadając, to podobne odczucia, natomiast niech człowiek rozwinie swoją wypowiedź, więc rozwija. W tym przypadku tego typu inicjatyw to przypomina się diagnoza, którą kiedyś stawiał wybitny badacz, polski badacz dziejów cywilizacji Feliks Koneczny, że nie ma czegoś takiego jak mieszanka cywilizacyjna, bo zawsze tego typu starania kończą się tym, że wygrywa ta cywilizacja, która jest niższa w rozwoju. W tym przypadku islamska czy muzułmańska. Natomiast gdy chodzi o model koegzystencji między różnymi religiami, to można, wyrażając taki sceptycyzm wobec tej inicjatywy, można, bo zazwyczaj pojawia się zarzut, aha, pan jest z Polski, no tak, to wy nie tylko przyjmujecie komunię świętą na klęcząco i chodzicie do spowiedzi, to jeszcze macie jakieś uprzedzenia wobec islamu. Można powiedzieć zaraz, a my przez wieki jako właściwie jedynie wypracowaliśmy skuteczny model pokojowej koegzystencji, bo nie asymilacji, bo tego nie da się osiągnąć, ale koegzystencji między społecznością chrześcijańską, a nawet społecznościami chrześcijańskimi różnych denominacji, prawosławnej, katolickiej, protestanckiej, a muzułmanami. Chodzi o Rzeczpospolitą przedrozbiorową, gdzie od końca XIV wieku na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego za sprawą Wielkiego Księcia Witolda żyły społeczności tatarskie i żyły, to była pokojowa koegzystencja. Dochodziło do takiej sytuacji, że wojska króla Jana III Sobieskiego, które pod Wiedniem walczyły o obronę świata chrześcijańskiego, były chorągwie tatarskie. Nasze wojska musiały mieć ramię przywiązywane snopami słomy, żeby nasi niemieccy sojusznicy nie pomylili się i nie strzelali do naszych wojsk. Bo to nie tylko chodziło o to, że prawda, te stroje husarii czy dragonów, ale chodziło też o te chorągwie tatarskie, które były integralną częścią armii koronnej. Jak popatrzymy, zwłaszcza na dzieje porozbiorowe Polski, ilu wspaniałych patriotów, którzy ginęli za Polskę, to byli właśnie Tatarzy. Ilu z nich leży w Katyniu? Ile półksiężyców jest na Monte Cassino? Tylko że to był taki model koegzystencji nie strachu, prawda? Tylko to jest właśnie też charakterystyczne, że w tej Rzeczpospolitej, mimo że już zaczęła nad połowy XVII wieku gnić w sensie politycznym, liberum veto, kryzys polityczny, ustrojowy, to jednak to, co najważniejsze, co jest warunkiem sine qua non, to pokazuje właśnie, czyli ten, taka wyrobiona, mocna tożsamość, jak to się ładnie mówi, aksjologiczna, czyli własnej tożsamości kulturowej, to była. Ten sarmatyzm był na zewnątrz orientalny, długie szaty, ale dusza była łacińska, jak mówiono. Prawda? Czyli to przywiązanie do tej cywilizacji właśnie łacińskiej, tej sarmackiej. I było tak, że jeszcze na początku XVIII wieku sejmy uchwalały konstytucję, czyli jak wtedy mówiono, właśnie tak nazywano ustawy, które zezwalały na przykład na odnowę i stawianie nowych meczetów przez społeczność tatarską Rzeczpospolitej. Tej Rzeczpospolitej, której wtedy przyprawiano, mówiąc nieładnie, gębę najbardziej nietolerancyjnego kraju w Europie i dlatego Voltaire tak się cieszył, że zrobiono pierwszy rozbiór Polski. A co za wspaniała wiadomość doszła do mnie, że doszło do rozbioru Polski. To musiał być pomysł waszej królewskiej mości, bo jest to pomysł genialny, pisał Voltaire do swojego przyjaciela króla Fryderyka II.
zwanego przez niemieckich historyków wielkim. Proszę, następne pytanie. Mnie zastanawia pasywna rola obecna, pasywna rola Kościoła. To znaczy, dlaczego Kościół w tej chwili zachowuje się bardzo pasywnie? Czy to ma też związek, przepraszam, z papieżami, to znaczy z Benedyktem XVI i obecnym papieżem Franciszkiem? I usłyszałam ostatnio, że w obronie chrześcijaństwa europejskiego wypowiadał się patriarcha Cyryl. Patriarcha Cyryl musiał bronić nas, chrześcijan, w Unii Europejskiej. A więc jest to też dla mnie bardzo zastanawiające, co robi Kościół, dlaczego Kościół tak się zachowuje i dlaczego nic nie robi. No w zasadzie jest ta rola bardzo pasywna Kościoła, prawda? To jest też zastanawiające. Dziękuję. Ja tutaj dziękuję za ten głos, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. Ja poniekąd nawiązywałem do tego z racji też szczupłości czasu, nie mogłem nad wszystkimi wątkami dokładnie pochylić się, ale to rzeczywiście Pani dotyka bardzo istotnej, nawet chyba najważniejszej kwestii. Mianowicie, nie pierwszy raz w swoich dziejach Kościół w Europie styka się z sytuacją, że ma wokół siebie rzesze ludzi, które wymagają nawrócenia, które są jakimś zadaniem postawionym przez opatrzność. Proszę sobie przypomnieć czasy, znaczy nie z autopsji, ale z opracowań, co się działo po upadku Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie Europy. Ginie struktura polityczna od wieków znana, czyli Cesarstwo Rzymskie, już chrześcijańskie przecież. I co? Wydawałoby się, że Kościół jest w takiej komfortowej sytuacji, że wchodzi do próżni, opuszczone miejsce, teraz my tu zajmujemy, rozprowadzamy siebie, prawda, te polityczne kwestie my przejmujemy. A sytuacja jest taka, że wchodzą wielka wędrówka ludów i wchodzą Ostrogoci, Wizygoci, Wandale, wszystko ludy chrześcijańskie, tylko ariańskie, Arianie. Jedyny, który przyjął lud germański, który przyjął chrzest w wierze katolickiej, to był tam nikomu mało znany lud Franków w 496 roku Klodwik. A tak może, że tak powiem, ludzi wrogich wobec Kościoła w samej Italii, prawda, Ostrogoci. A jeszcze na dodatek Bizancjum, oficjalnie jeszcze nie zerwało z Rzymem, ale cesarz bizantyjski uważa siebie od Konstantyna Wielkiego za biskupa w sprawach zewnętrznych Kościoła, tak dosłownie. Czyli to, co się nazywa w podręcznikach cezaropapizmem, dominacja państwa nad Kościołem. A jednak daliśmy radę wtedy jako Kościół. Także tutaj tylko problem polegał na czym? Na tym, że Kościół miał żywą świadomość, papieży i biskupi, katolicy, że trzeba robić coś, że jest zagrożenie i reagujemy. Natomiast obecnie jest rzeczywiście problem taki, że jak gdyby wydaje się dla wielu ludzi Kościoła i to w mitrach biskupich, że tego zagrożenia nie ma. To jest rzeczywiście, ja się zgadzam z tym, że to jest bardzo poważny problem. Chociaż uważam, że Benedykt XVI nawet w tym głośnym wykładzie w 2006 roku dawał wyraz swojej świadomości tego zagrożenia. To było takie też głośne wydarzenie uważane przez wielu muzułmanów za akt wrogi wobec nich, że papież Benedykt XVI ochrzcił konwertytę jednego z dziennikarzy włoskich pochodzenia muzułmańskiego, ochrzcił go w Bazylice Świętego Piotra, czy w Kaplicy Sykstyńskiej. I to było traktowane jako taki dowód wrogości Benedykta XVI wobec społeczności muzułmańskiej. Natomiast generalnie to, co ilustrują te przykłady, o których tutaj mówiłem też przy okazji wątku niemieckiego, to pokazuje, że rzeczywiście tutaj jest problem. Ja o tym pisałem na innych łamach, ale wrócę do tego, bo to pokazuje pewną bardzo bolesną kwestię. Obrazowo pokazuje, jak w październiku 2016 roku z tak zwaną ekumeniczną pielgrzymką do Jerozolimy udał się kardynał Reinhard Marx,
arcybiskup Monachium i Frezyngi, przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec i przewodniczący tego EKD, czyli tego Ewangelickiego Kościoła, konferencji Ewangelickiego Kościoła w Niemczech. Prezydent, już nazwiska nie pomnę, ale wydarzenie, jakie miało miejsce na wzgórzu świątynnym wtedy, to zdjęcie obiegły świat, też można zobaczyć w internecie, obydwaj duchowni zdjęli krzyże. Kardynał świętego Kościoła Rzymskiego zdejmuje krzyż. W miejscu, dokładnie w miejscu, w którym wszystkie, tu nie ma żadnych wątpliwości, wszystkie źródła historyczne to potwierdzają na czele Ewangelii, w których na pewno przebywał Jezus Chrystus. Dobrze wiemy o tych słowach, który mówił, że kto się zawsze. Potem to, znaczy to było tłumaczone, żeby nie powodować zranienia uczuć religijnych muzułmanów, no bo tam są meczety. No więc o czym to mówi? Skoro mówi to nie byle kto, tylko kardynał, i to bardzo ważny kardynał, nie tylko w kontekście niemieckim. To jest bardzo smutne, ponieważ w tym samym czasie, jak wiemy, niedaleko od Jerozolimy, wielu chrześcijan krwią, swoją krwią płaci za wierność Chrystusowi. Ich całe rodziny, albo ich majątek, idzie z dymem, dlatego że oni nie wyparli się wiary. Tak jak ci koptowie, którzy zostali ścięci, kilkunastu z nich, im też dali taką alternatywę jak kara Mustafa mieszkańcom Wiednia. Albo islam, albo ścięcie. I oni wybrali. I teraz, żeby nie ranić naszych uczuć religijnych, naszych islamskich gospodarzy, my zdejmujemy krzyż ze swoich piersi. Prawda? To o czym świadczy. I to jest rzeczywiście smutne, więc a co robić? No cóż, to co, jak to mawiał kiedyś Marek Aureliusz, poganin w końcu, ale w swoich rozmyśleniach mówi, że trzeba przyjmować się tylko rzeczami, które od nas zależą. Co od nas zależy? No na przykład ilość modlitw, które zanosimy za Kościół, za papieża, za biskupów, bo za nich rzeczywiście trzeba bardzo się mocno modlić. Zwłaszcza, ja nie mówię tak, żeby wpadać w samozadowolenie, prawda, że nasz Kościół jest wspaniały, bo wiadomo, święty Paweł mówił, że niech ten, który stoi, baczy, aby nie upadł. Ale to, co widzimy na zachodzie, na zachód od Odry i dalej, to jest rzeczywiście dramat. To jest rzeczywiście dramat, bo tutaj ta wielka szansa, którą jest napływ ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa, wielka szansa w sensie ewangelizacji. Prawda? Tyle słyszymy o nowej ewangelizacji. Prawda? A nagle się okazuje, że nie można ewangelizować, bo to się nazywa prozelityzm. Nawet dowiedzieliśmy się całkiem niedawno, że nawracanie kogoś innego chrześcijanina na wiarę katolicką to jest grzech ciężki. Czyli sługa Boży, ksiądz Piotr Skarga, który czeka, bo jest jego proces beatyfikacyjny w drodze, chyba nie będzie beatyfikowany, bo jako żywo cała jego działalność duszpasterska była ukierunkowana na nawracanie protestantów. Czyli co? Wzywał do popełniania grzechu ciężkiego. No to jest rzeczywiście mała. Mowa jest naprawdę o bardzo poważnym kryzysie, ale z drugiej strony, jak mówił wielki polski myśliciel Onufry Zagłoba, to zapisał Henryk Sienkiewicz w końcu trzeciego tomu Potopu. I nie desperujcie nigdy, cytat z myśliciela, bo nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis przy boskich auksiliach podnieść nie można. Jeśli wolno, teraz nie. Mianowicie od kilkudziesięciu lat obserwujemy coraz większy napływ tych muzułmanów do Europy. Ostatnia intensyfikacja tego ruchu, a ze strony rządów europejskich zwiększona chęć przyjmowania jest. I jest w tej chwili alibizowana, że tak powiem, tym, że tam się dzieją straszne rzeczy. Wojny, morderstwa itd. Otóż chciałem powiedzieć o historii, która mi się zdarzyła niedawno, mianowicie przed świętami. Pewna moja znajoma, do której dzwoniłem z życzeniami, mówi do mnie: wiesz Andrzej, byłam ostatnio u fryzjera. To jest Syryjczyk, ma zakład fryzjerski przy Kudami, mówi mi przy okazji, jak to się robi z moimi włosami. Proszę Panią, wróciłem z urlopu. Gdzie Pan był? W Syrii. Jak? To Pan jest wolny. A nie, proszę Pana, wolno jest na północy.
a na południe mam willę, cisza, spokój, wszystko fajnie. I na południe Syryjczycy Syryjczycy nie uciekają, nie uciekają do Arabii Saudyjskiej, jeszcze paru pobliskich krajów, tylko przybywają do Europy. Ale to nie jest moje pytanie. Moje pytanie odnosi się do tego, że w Europie, która w tej chwili jest w zasadzie budowana jako taka wielka cela zwana Unią Europejską, ale mimo wszystko jest to cały szereg różnych, niby niezależnych, ale o różnych celach i gospodarczych i polach rywalizacji państwowych. Ale mimo wszystko rządy tych wszystkich państw, jeśli chodzi o kwestie przyjmowania muzułmanów, śpiewają z jednego klucza. Dlaczego tak jest? Moim zdaniem może to się wiąże z tym, że w tych państwach rządzą tak zwani lewacy. Nie mówię tylko o Niemczech, prawda? Nie będę wskazał nazwy, bo od samej góry. A współczesne lewactwo to jest wojujący komunizm pod inną postacią. To nie jest komunizm typu bolszewickiego, tylko to jest ten marsz przez instytucje i tym podobne rzeczy. I być może, że ci ludzie, dla których jednak chrześcijaństwo było zawsze największym wrogiem, wyobrażają sobie, że będzie można zniszczyć tego największego wroga przy pomocy muzułmanów. A co potem, jakie straty, to się zobaczy. Co pan sądzi o tej sprawie? Tak, bardzo dziękuję za ten głos i za to pytanie, bo rzeczywiście zawsze pojawia się pytanie, no ale jak tak, jak to mogło do tego dojść, że oni tak otworzyli się, no zaraz, no to Niemcy, tacy rozsądni ludzie, kraj filozofów, co się stało? I tu rzeczywiście jedno z proponowanych rozwiązań jest takie, że jest to taki projekt wielkiej inżynierii społecznej, czyli właśnie stworzenia takie na wielką skalę społeczeństwa wielokulturowego. No rzeczywiście to jest od lat 60. taki, można powiedzieć, w kanonie czegoś, co się nazywa nową lewicą, prawda? Myślenie, że prawda, już nie będzie homogenicznej kultury, że nawet ten amerykański melting pot, czyli ten tygiel, teraz trzeba inaczej patrzeć jako na bowling salad, nie? Czy bowl of salad, czyli taką sałatę, prawda, która jest wymieszana, ale składniki są dość wyraźne, prawda, można je oddzielić. I to rzeczywiście lewica, że tak powiem, hołubiła ten projekt, licząc na to też, że, bo rzeczywiście tak było, taka prawidłowość historyczna, że ludzie wykorzenieni ze swojego miejsca zamieszkania są bardziej podatni właśnie na lewicową retorykę i różne programy. Na zachód, na wschód od Rynisy Łużyckiej to widać było na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych. Wszystkie wybory w Polsce po 1989 roku, gdzie postkomuniści wygrywali albo karierę robili tacy dziwni ludzie jak Stanisław Tymiński czy Partia X, czy Samoobrona potem, no to ta geografia wyborcza była jednoznaczna. Cały ten pas ziem zachodnio-północnych, prawda? Gdzie był zasiedlany przez ludzi wykorzenionych z własnej ojczyzny, dla niepoznaki zwani repatriantami. Jak gdyby wracali do swojej ojczyzny, repatrianci, którzy porzucali gdzieś ziemię swoją na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie, koło Lwowa, prawda? I wykorzeniono i przesiedlono, tym bardziej, że to było to społeczeństwo już pozbawione elity, która zginęła w Katyniu, w innych miejscach kaźni czy na Sybetę. Tylko że tutaj mamy zupełnie inną kwestię, bo to jest kwestia religii, prawda? Islam. Islam jest, że tak powiem, sam w sobie jest cywilizacją. Tu rzeczywiście ci ludzie, którzy przybywają, mówię o społecznościach migranckich, muzułmańskich, oni są impregnowani na jakiekolwiek próby asymilacji. To pokazują te wszystkie badania, że na przykład w społecznościach imigranckich z Dalekiego Wschodu, typu Korea, Koreańczycy, prawda, Wietnamczycy, czy generalnie mieszkańcy Indochin, oni się o wiele bardziej integrują, no, czy nawet wkomponowują społeczeństwo, także niemieckie, niż, czy też społeczeństwa wschodnioeuropejskie, niż to się dzieje ze społecznościami muzułmańskimi. I tutaj rzeczywiście lewica, jeżeli miała taki projekt, to zupełnie przestrzeliła, ale dlatego przestrzeliła, o czym już mówiłem w moim wystąpieniu tym wcześniej, że nie wzięła pod uwagę tej oczywistego faktu i najważniejszego, jakim jest rola religii, od której nie można abstrahować, zwłaszcza w odniesieniu do islamu. Czy oni naprawdę wierzą
w to, że dżihad jest potrzebny i po dżihadzie, po dokonaniu takiego czy innego aktu przemocy, on będzie szahidem, będzie męczennikiem za wiarę i otrzyma stosowną nagrodę, która jest opisana w Koranie. Kuresy i tak dalej. Że oni naprawdę w to wierzą. I to jest rzeczywiście dla ludzi, którzy stracili całkowicie wiarę, to jest trudno zrozumieć rzeczywiście, że są ludzie, którzy serio wierzą. Tak samo jak trudno zrozumieć, że są na przykład serio wierzący biskupi czy księża. No tak, bo to jest, że są na przykład tacy, którzy uważają, zdrygają się na przykład przed zdejmowaniem krzyża. No, chociaż kolor ich szat, czyli czerwony, świadczy, czy ma przypominać o tym, że są wezwani do nawet oddawania życia i przelewania krwi za święty Kościół. Tyle. Natomiast zgadzam się z tym, że ten projekt inżynierii społecznej, on był, a na pewno te decyzje, które były podejmowane w ostatnich latach przez tych, którzy takie projekty wspierają, typu Mr. George Soros, były przyjmowane z wielką ochotą i przyklaskiwane. Natomiast oczywiście, jak było z tą konkretną decyzją pani Merkel, tego nie wiem, bo dawno mnie nie było w urzędzie kanclerskim. 89. się przenieśli. Nie, natomiast różne są koncepcje, że być może to był nacisk Waszyngtonu. Że administracja Obamy chciała w ten sposób doprowadzić do tego, żeby zachodnia Europa czy Unia Europejska stała się more multicultural, more multiracial i tak dalej. Bardziej wielokulturowa, bardziej wielorasowa i są ślady pewne, że coś takiego mogło być, jak się poczyta Wikileaks, że być może takie sugestie, nazwijmy to, z Waszyngtonu płynęły. Natomiast czy to jest właściwy trop do wyjaśnienia tego, trudno powiedzieć. Też trzeba mieć pod uwagę, brać pod uwagę, jak to często bywa w historii, w różnych przełomowych decyzjach, że często trzeba brać pod uwagę ten właśnie czynnik oczywisty, który często staramy się pominąć, że jest zbyt prosty, prawda? Typu na przykład głupota. Tak?